Cześć wszystkim. Ten film kieruje do wszystkich debilnych nastolatek i debilnych nastolatków, którzy bawią się tablicą Ouija i otwierają portale do innego świata. Świata, o którym nie mamy pojęcia żadnego, bo to co jest, to jest śmiech i pożałowanie. A jak dobrze znam schemat działania kościoła katolickiego, to kościół katolicki działa bardzo powolnie, bo najpierw powiem szczerze, musicie iść do psychiatry, jeżeli ten wykluczy wszystkie niemożliwe, to po prostu dopiero idziecie do księdza egzorcysty, że coś z wami jest nie tak. Dlatego kościół katolicki to jest jedna wielka, kurde, powiem szczerze, przestarzała, kurde, organizacja, która nadaje się kopa w dupę i wypad do piachu. O co głównie biega? Biega o to, że debilni, bo tak ujmę, debilni nastolatkowie, debilne nastolatki bawią się tablicą Ouija, wywołują byty, które niekoniecznie są dla nas przyjazne, a często chcą nas zniszczyć, zniewolić. Jest takie głupie powiedzenie, czym się różni ubogi od bogatego? Ubogi jest uboga. Ma Boga u siebie, a bogaty, no ma Boga na ty. Ty chodź tu kurwa, weź to ogarnij to i tamto, no bo wiesz, bo ja jestem bogaty i ty i tak dalej, no. Puh. Nie szydzić z Boga Wszechmogącego. Oczywiście Bóg dał człowiekowi wolną wolę, wybór. Możesz zrobić to, tamto, ale wiesz, ja nie biorę za to odpowiedzialności, to ty masz brać za to odpowiedzialność. Jak coś spieprzysz, to ty. No. Dlatego Bóg zabezpieczył ludzkość przed debilstwem. Czymś takim, co się nazywa sumienie. No. I intuicją, szóstym zmysłem, jakby to nie nazwać. Czymś, co wyprzedza wasze działanie. I macie takie poczucie w pewnym momencie, wiesz co, nie rób tego, bo to będzie złe i konsekwencje będą tysiąckrotnie większe. No. Ja po prostu oglądam często TikToka, oglądam YouTube'a, oglądam wszystko praktycznie, jak widzę debilne nastolatki w krajach trzeciego świata, w krajach rozwiniętych, w ogóle na całej planecie popierdolonej. I widzę, że oni, nastolatki, nastolatkowie, wywołują byty, kurde, duchy, zjawy, demony, szatana. Puh, wierzę w szatana. Największą sztuczką szatana było wmówienie ludzkości, że nie istnieje. Dlaczego? Bo może, kurde, działać swobodnie. Inaczej mówiąc, gdzie pójdzie szatan? Do burdelu czy do kościoła? Poczekam chwilę. Pewnie zaczniecie odpowiadać w komentarzach, ale zaraz wam wytłumaczę, gdzie szatan pójdzie najszybciej. To jest zabawa. Po prostu powiem tak. Teraz schodzę z tematu. Zaraz wam odpowiem na to pytanie, gdzie pójdzie szatan, czy do kościoła, czy do burdelu. Ale teraz przejdźmy do czegoś innego. Dlaczego ja to nagrywam? Nagrywam to po to, żeby was ostrzec, że to nie jest zabawa, to nie jest pieprzona zabawa, która ma wam zrobić fikumiku na patyku, przyjemność czy ten. Chcecie się bawić, bawcie się, no, we własnym gronie w coś, co jest normalne, nie to popieprzone. No i słuchajcie, chodzi głównie o to, że używanie tablicy Ouija, wywoływanie rzeczy, przepraszam bardzo, słowa użyłem rzeczy, ale powiem inaczej, wywoływanie bytów, chodź, tędy, z pieskiem na spacerze, standard. Wywoływanie bytów, które są nam nieprzyjazne, dlatego że one chcą zawładnąć naszym ciałem. Czym się różni opętanie od zniewolenia? Zniewolenie jest tym ogólnie, że szatan, demony nie pytają się ciebie o zdanie, czy ty chcesz, czy ty nie chcesz. Po prostu biorą sobie twoje ciało w posiadanie, masz chuj problem. No. Czym się różni opętanie? Opętanie jest tym, że po prostu zgadza się na posiadanie twojego ciała przez złego demona, ducha jakiegoś i tak dalej. I po prostu masz problem, no bo się zgodziłeś, a grzech może być tylko wtedy, jeżeli dokonałeś go świadomie. Więc podczas... no idziemy, no dawaj, śmiało, ja jestem za tobą. No, więc... no jedziesz.
Więc po prostu mówiąc szczerze, właśnie chodzi o to, że słuchajcie, zniewolenie jest właśnie tym, że po prostu szatan nie pyta się was o zdanie, czy wy chcecie zostać zniewoleni przez niego i on przejmie kontrolę nad waszym ciałem i macie wtedy przewalone na totalnie na 100 cholera wie czego. Tylko po prostu bierze je sobie w posiadanie i tyle. A opętanie to jest to, że demon po prostu przejmuje wasze ciało, bo się na to zgodziliście i macie przejebane z grubej rury. I wtedy jedynie egzorcysta, i to taki naprawdę dobry, a zawsze występują w tandemie we dwóch. Dlaczego? Bo jak jeden egzorcysta zasłabnie, to drugi przejmuje działanie jego i kontynuuje. To powiem wam tak, ja nigdy nie uczestniczyłem w egzorcyzmach, ale widziałem, na własne oczy widziałem, powiem wam szczerze, jak byłem w Warszawie, w Parku Skarszewskim widziałem. I powiem szczerze, bardzo mnie to zaniepokoiło, jak ludzka wiara w Boga jest krucha. To aż mnie zabolało, że po prostu ludzie niby chodzą do kościoła, modlą się i tak dalej, a tak naprawdę to są, ich wiara jest tak krucha jak kartka papieru po prostu. Dla Boga nie ważne jest, kiedy go wysławiamy, ale ważne jest, żeby wysławiać Boga i wierzyć w Niego. Chcecie dowodu na istnienie Boga? Rozejrzyjcie się wszędzie dookoła. To wszystko jest Jego dziełem. Bóg jest wszędzie. Czego wy jeszcze oczekujecie? Powiem wam tak naprawdę. Bóg jest wszędzie. Tylko trzeba umieć widzieć Jego piękno i dzieło. Tylko niestety ludzie są zaślepieni nowoczesną technologią, głupotą, która panuje na świecie, debilizmem i tak dalej. A szatan używa takich idiotów jak politycy, gwiazdy. Nie chcę tu wymieniać obojętnie kogo. Gwiazdy show biznesu. A kto ci kazał iść przez Jerzyny? No. Gwiazdy z show biznesu. I inni popularni topowi youtuberzy, tiktokerzy. Instagramowcy, szatan używa i jego armia zastępów demonów używają tych ludzi jako marionetki swoje, żeby wodzić na pokuszenie masy ludzi, żeby zdobywać ten tandem duszy, które tak naprawdę nie powinny być tam, ale niestety zostały zwiedzone i po prostu on ma je w swoim posiadaniu, bo ty tam kurde, ja mam cię kurde. No właśnie. Jak to ostatnio w komentarzu jednym napisałem, nie pamiętam gdzie, na YouTubie, ale zbawienie może nastąpić tylko poprzez wybaczenie grzechu. Jeżeli, powiem wam tak, ja się nie boję spowiedzi publicznej, bo ja już się spowiadałem. Powiedziałem wszystko i tak dalej, to ksiądz, który mnie spowiadał, to aż się spocił na czole. Ale uzasadniłem wszystko, co robiłem, ku wyższemu dobru. Czasem nie zawsze jest tak, że uda wam się zrobić coś, co będzie z moralnego punktu widzenia dobre. Ale ja uznałem, że czasem lekko trzeba nagiąć zasady, żeby po prostu zrobić coś dobrego. Niestety, tak to w tym naszym życiu bywa. Powiem wam inaczej, jeżeli naprawdę żałujecie swoich grzechów, żałujecie win, to wystarczy, że pomodlicie się do Boga i powiecie, że naprawdę, ale musicie naprawdę dać coś od siebie, bo to nie działa tak, że sobie powiecie i huk. No nie. Musicie naprawdę pokazać Bogu, że żałujecie win. I tylko wtedy, jeżeli Bóg zobaczy, że naprawdę żałujecie tego, co zrobiliście, czyli wszystkich grzechów, odpuści wam winy. W Biblii jest napisane, że grzechy może odpuszczać córka człowieca i syn człowieczy. Czyli wasza dziewczyna może wam odpuścić grzechy,
Chłopak tej dziewczyny jej też może odpuścić grzechy. Nie tylko ksiądz może to robić. Ja pierdolę, w jakim my świecie żyjemy. Ja na przykład bym wolał przed swoją, na przykład byłą się spowiadać niż przed księdzem, bo ksiądz może być konfidentem policyjnym, który zaraz poleci i doniesie. Ja jestem cholernie na to wyczulony. No. No i dobra. Odpowiedź do mojej zagadki, gdzie pójdzie szatan? Czy do burdelu, czy do kościoła? Odpowiedz mi, szatan pójdzie do kościoła. A dlaczego? No bo po co ma iść do burdelu, jak w burdelu robią już to, co on chce? To jego wizyta jest tam bezsensowna. A pójdzie do kościoła, tam gdzie są czyste duszyczki, gdzie może zdobyć kolejne zastępy pachołków. No. Rozwiązanie było proste. O, po co to nagrywam? Nagrywam to po to, żeby was ostrzec, że tablica Ouija, wywoływanie duchów, bawienie się w takie rzeczy na cmentarzach, to nie są, to nie, powiem tak, będę mówił prosto z mostu, to nie jest kurwa zabawa i głupie nastolatki, nastolatkowie, ogólnie nawet dorośli, bawicie się w takie kurwa rzeczy i wy myślicie, że co, że to się samo kurwa zamknie? Nie, kurwa! Musicie potem iść do kościoła, do proboszcza, powiedzieć, co odjebaliście, kurwa, i wtedy działa cała machina watykańska, kurwa. Wy myślicie, że co, że portal do tamtego świata sam się, kurwa, zamknie? Nie, no zajebiście, kurwa, medal świata po prostu. No nie. Sami najebaliście gówna sobie pod mordę szufelką, to teraz jest żryta. Proste i logiczne. Będę mówił prostym językiem, bo do niektórych to tylko takie słowa docierają. Nie rusza się czegoś, o czym się nie ma pojęcia. To jest proste. Ja jestem inżynierem, informatykiem. Ja do wszystkiego doszedłem próbą, prób i błędów. No. Wy myślicie, że co? Że ja studia jakieś skończyłem? Gówno prawda, skończyłem tylko szkołę zawodową. A do wszystkiego dotarłem metodą prób, błędów, licznych badań naukowych, które prowadzę. I dlatego mogę powiedzieć, że ja potrafię dosłownie wszystko. Dlatego ostrzegam ludzi, nie bawcie się w coś, czego nie rozumiecie, bo największą sztuczką szatana było wmówienie ludzkości, że nie istnieje. I stąd się między innymi wzięli, kurde, ludzie, którzy nie wierzą w Boga. No bo pokaż mi, że Bóg istnieje. Proszę bardzo, to jest dowód istnienia Boga i jego mocy działalności na tej porąbanej planecie. Widzicie? Widzicie. To jest jego dzieło. Ja nigdy tego nie będę kwestionował. A takie miejsca jak Medjugorje, to jest nic innego jak sztuczka szatana, jak omamić miliony. Powiem wam inaczej, Medjugorje. Tylko dziwne te Medjugorje, bo ta Matka Boska tam, co się ukazywała, to nie była prawdziwa Matka Boska, tylko pieprzony hologram. Jakaś popieprzona ta Matka Boska, powiem wam szczerze. Jak dzieci jej próbowały, ciągały ją za sukienkę, kurde, kurde, fajna, fajna ta Matka Boska. No to ona klątwami rzucała, że wieczne potępienie i tak dalej. Tylko wiecie, co jest najlepsze? Że tej Matce Boskiej z Medjugorje nie widać stóp. Co to ma do tego? No kurwa, co ty idiota, kurwa. No nie, bo Matka Boska w Licheniu to była ta prawdziwa Matka Boska i tam było widać stopy. No. A co by się okazało, jakby tam pod tą suknią tej z Medjugorje były racice kozła? Uuu, kurwa! To byłoby cyrk! No. No, to wtedy kościół już by to był... Egzorcyzm, egzorcyzm! O kurwa, ja się śmieję z tego, bo ludzie po prostu jak te tępe pały wierzą w coś, bo zobaczyli. Jakbym zobaczył UFO, to powiem, tak, widziałem UFO, czarny trójkąt w lesie 2007, nawet dotknąłem i takiej faktury materiału, co wtedy poczułem, nigdy nawet nie porównałem z niczym, bo nie ma czegoś takiego na tym świecie. I to UFO tylko po prostu przekazało mi pewną wiadomość, że jesteśmy bardzo ciekawym gatunkiem,
który jest warty uwagi. I tyle. No. Nieważne. Ale to, że spotkałem się z czymś, czego nie rozumiem, to nie oznacza, że padnę na kolana, że zacznę to wysławiać. No. Chodzi głównie o to, że po prostu jak ludzie zobaczą coś, czego nie rozumieją, a w tym wypadku Maryję, pseudo-Maryję, bo to był pieprzony hologram. W ogóle to, co się dzieje w Madżugorie, to jest jeden wielki kurwa cyrk napędzany samowyzwalającą się histerią i nie wiem, halucynacją. Po pierwsze dlatego, już dalej wam powiem, ta Maryja, jak ją zaczęły dzieci szarpać za tą sukienkę, to zaczęła rzucać różnymi rodzajami klątwami, że ona potępia tam, kurde, że ten, że wszyscy wieczne potępienie, tak dalej, tak dalej, tak dalej. I ona w ogóle dziwnie jakoś pieprzy, piąte przez dziesiąte, że tam, że no niekoniecznie to, co ona mówi, się zgadza z naukami Kościoła. Ja uważam, że to pierdolone alieny hologram zrobiły w Madżugorje, żeby ludzi skierować na odpowiednie tory, zaprogramować im własną religię. A wiecie co, zrobimy, że ich Matka Boska będzie wysławiała naszą religię, tylko trochę podkręcimy to i tamto. To by miało logiczny sens. Ja wiem, że pod tym filmem zaraz się wylęgnie stado hejterów kościelnych i nie tylko, tylko weźcie pod logikę i weźcie, pomyślcie nad tym, co ja tutaj powiedziałem i weźcie, poczytajcie, co tam się odpierdala w tym Madżugorje, to sami dojdziecie do tych samych wniosków. No, a już w ogóle wizja z Akity z Japonii to już w ogóle jest to samo, bo to w ogóle ona tamtejsza matka to też ta pierdoliła piąte przez dziesiąte, w ogóle kurwa, posłuchajcie. Wizja Matki Boskiej z Akity, z Japonii. Dobrzy ludzie do piekła. Źli do piekła. Wszyscy do piekła. Wszyscy zgniecie. Wszyscy wieczne potępienie. O kurde. Przepraszam bardzo, ale... chciałem użyć takiego podkręconego efektu, aż pluć zacząłem. Ale po prostu to pokazuje to, że jeszcze raz przepraszam bardzo, to pokazuje po prostu to, że ludzie są bardzo łatwowierni. Ludzie są cholernie łatwowierni. I po prostu ja mówię i powiem to szczerze, wywoływanie duchów, zabawy z tablicami Ouija to nie jest nic dobrego. Jeżeli jesteście rodzicami, przepytajcie delikatnie swoje dziecko, czy coś takiego robi. Do jasnej cholery nie pozwólcie na to, żeby wasz dzieciak bawił się takimi rzeczami, bo to nie jest zabawa, kurczak. Jeżeli już się bawi, to taką tablicę Ouija pod żadnym pozorem nie wolno łamać. Ją można, kurwa, tylko spalić w piecu. Ogień, kurwa, wypala każde zło. Nawet w Biblii jest napisane, że zło, kurwa, ogniem zwalczać. No. Powiem wam szczerze, że naprawdę, ja takich tematów nie poruszam ogólnie, bo po prostu nie chce mi się, ale widzę, że debilizm ludzki cały czas się nasila i po prostu... no, co możemy zrobić? No, samych opętań z roku na rok jest coraz więcej. No, bo ludzie po prostu nie przy... jakby to inaczej ująć? Nie przy... kurde, słowa mi zabrakło. Nie zwracają uwagi na to, że byty, które są po tamtej drugiej stronie, nie są nie są koniecznie nam przyjazne, a wręcz przeciwnie, mogą coś skrzywdzić. No właśnie. Więc dlatego mówię, że ten film może wydawać się, kurwa, przepraszam za słownictwo, chaotyczny, popierdolony, ale ma przekaz, żebyście pomyśleli 8 razy, zanim coś odpierdolicie, a potem będziecie beczeć na Facebooku, TikToku, YouTubie, czy innych social mediach i prosić o pomoc, bo wywołaliście coś, czego nie zamierzaliście. Nawet w tej pierdolonej instrukcji tablicy Ouija jest napisane wyraźnie, że jeżeli chcecie się bawić w coś takiego, to róbcie to w miejscach, które nie są waszym prywatnym kurwa domem.
waszym podwórkiem, waszą działką. Dlaczego? No bo coś może zostać w tym miejscu i będzie was nękało do usranej kurwa śmierci. Szkoda, że ludzie są takimi debilami pierdolonymi, że tego nie rozumieją. Nie czytają, no kto czyta instrukcje, tylko kurwa okularniki. No, mówię o sobie. Tylko okularniki pieprzone, którzy nie mają dziewczyn, czytają instrukcje obsługi. No normalny człowiek nie czyta instrukcji, bo wie jak to działa. Tak? A skąd wiesz jak działa tablica Ouija? A? No właśnie, nie wiesz kurwa. I ty uważasz się za pieprzonego Einsteina za przeproszeniem? Hawkinga? Ilona Muska? Nie wiesz kurwa jak coś działa, a już profesor się jebany znalazł. No. Po to ktoś wymyślił instrukcję obsługi, żeby nie wtajemniczego użytkownika wtajemnić, jak działa dane urządzenie i jak się je obsługuje. Jakim trzeba być pierdolonym tempakiem, żeby czegoś takiego nie rozumieć. I na tym kurwa zakończę. Przepraszam za słownictwo, ale musiałem. Pozdrawiam serdecznie. Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier tej miejscowości.